Dzień dobry kochani z mojego balkonu. Jeszcze w takim letnim klimacie, ale temat też mam letni. Zapraszam Was bardzo serdecznie na przegląd hitów tegorocznego lata, hitów kosmetycznych. Słońce, wysoka temperatura, wakacje, no i oczywiście piękna opalenizna, jeśli chodzi o nasze ciało, czy też twarz. Ale Wy doskonale wiecie o tym, że ja nie korzystam z naturalnego słońca, to znaczy nie wyleguję się godzinami, żeby zdobyć piękną opaleniznę, nie chodzę na solarium, natomiast sięgam po tak zwaną opaleniznę z tubki. I tegoroczne wakacje to były oczywiście samoopalacze marki Saint-Tropez w tych przepięknych różowych opakowaniach. A dlaczego różowych? Ze względu na ich cudowny, obłędny zapach arbuzowy. Ja ten zapach uwielbiam w produktach pielęgnujących do ciała i cieszę się, że marka Saint-Tropez stworzyła właśnie dwa takie preparaty. Zużyłam do końca nawilżający, dający stopniową opaleniznę balsam do ciała, który można stosować codziennie, ale też zużyłam oczywiście samoopalacz w piance. Często pytacie mnie, które są lepsze, czy te w wersji granatowej, takiej niebieskiej, czyli te standardowe. I powiem Wam tak, gdybym miała Wam dzisiaj polecać, ze względu na ich działanie, działają tak samo, dają taką samą opaleniznę, ale wybierzcie te, ze względu na ich zapach. Natomiast, jeśli chodzi o opalanie mojej twarzy, to tegoroczne wakacje, tegoroczne lato 2019, to była marka Vita Liberata i Beauty Blur, czyli taki preparat, krem, który jest rozświetlający, stanowi bardzo fajną bazę pod makijaż, ale też tonujący, nadaje stopniową opaleniznę naszej skórze. I teraz tak, co prawda, jeśli chodzi o ten preparat, to musicie wziąć pod uwagę to, że przecież codziennie wykonujemy demakijaż, myjemy naszą twarz, do tego dołóżmy jeszcze peelingi, czyli tak naprawdę opalenizna się pojawia, ale ona nie jest długotrwała, ona jest bardzo delikatna. Natomiast jest mocne rozświetlenie i to rozświetlenie przebija pod kremami BB, kremami CC, bardzo delikatnie pod podkładami, ale też oczywiście zależy, jaka jest formuła. Świetnie sprawdza się jako baza, nie daje też takiego śmierdzącego zapachu na twarzy, nie podrażnia skóry, nie zapycha porów. Bardzo fajny preparat, użyłam go praktycznie już do końca i tak się zastanawiam, myślę, że do niego wrócę, jeśli chodzi o przyszłe lato, wykorzystam go jeszcze we wrześniu. Natomiast jeśli chodzi o samoopalacze i chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat właśnie tego, jak ja stosuję samoopalacze, jak z nich korzystam, to oczywiście zapraszam Was do oddzielnego filmu, który dla Was przygotowałam już jakiś czas temu, on Wam się tutaj wyświetli, także jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to tam na pewno znajdziecie takie informacje. Ale będąc przy ciele, muszę Wam pokazać jeszcze jeden hit mojego lata, tego lata i też preparat, który jest tak naprawdę u mnie nowością. Jeśli regularnie oglądacie moje filmy i też jesteście ze mną już od jakiegoś czasu, to też wiecie o tym, że jeśli chodzi o okres letni, to ja z wielką przyjemnością od kilku dobrych lat wracałam do suchego olejku marki Nuxe, tego w wersji z drobinkami. Uwielbiam go za zapach, za rozświetlenie, za to, jak działa na naszej skórze. Ale słuchajcie, gdzieś mniej więcej na początku lipca marka Eisenberg przesłała mi do przetestowania suchy olejek z serii Sublime Tan, który w składzie ma SPF 6, chroni przed promieniowaniem UVA i UVB i do tego jeszcze przepięknie pielęgnuje skórę. To jest olejek, który ma bardzo fajną taką żelową konsystencję, natomiast szybko się wchłania w skórę, nie ma żadnych drobinek, ale słuchajcie, pachnie obłędnie, przepięknie skórę rozświetla, to jest coś, co bardzo umilało mi ten okres wakacyjny, letni, jeśli chodzi o pielęgnację skóry na moim ciele. Jak widzicie, zużyłam go praktycznie do połowy, bo raczej starałam się go oszczędnie stosować, chociaż widzę teraz, że on ma przydatność 6 miesięcy, więc muszę się sprężyć i jeszcze go sobie poużywać w najbliższych miesiącach, bo oczywiście nie będzie mógł przeleżeć do wakacji, do przyszłego roku. Natomiast ja go stosowałam na moje ręce, na moje nogi i też odrobinę tutaj na dekolt, na szyję. Nie nakładałam go na twarz, chociaż można go również na twarz stosować.
bardzo, ale to bardzo jestem z niego zadowolona. To jest drogi preparat, szklana butelka, wygodna pompka, zresztą marka Eisenberg nie należy do najtańszych. Ale gdybym miała na przyszły rok zainwestować pieniądze w jakiś jeden świetny preparat pielęgnujący do ciała, który też będzie fajnie podkreślał opaleniznę, będzie dawał taki efekt rozświetlonej skóry, wyglądał przepięknie, nie brudził ubrań, nie będzie miał żadnych tych takich drobinek, których bardzo dużo osób nie lubi, to na pewno zainwestowałabym w ten kosmetyk i ten bym go Wam poleciła, więc jeśli czegoś takiego szukacie, to słuchajcie, wpiszcie sobie na listę, bo naprawdę warto. No dobrze kochani, lecimy dalej, bo mam Wam trochę tutaj tych produktów do pokazania i też do opowiedzenia o nich. Zapach lata 2019. Tada! Niech Was to nie zdziwi. Estée Lauder Bronze Goddess. Zobaczcie. Jakiś czas temu, a w sumie to na początku chyba lata, pokazywałam, zrobiłam dla Was film na temat moich zapachów letnich. I kiedy go wtedy Wam pokazywałam, kiedy pokazywałam Wam wtedy ten oto zapach, to był prawie pełen. I chyba ilość, która tutaj mi została, zobaczcie, świadczy o tym, że stosowałam go namiętnie. I tak też było. Ja po prostu ten zapach uwielbiam. To jest taki aromat, który z jednej strony będzie Was odświeżał w ciągu dnia, dodawał Wam energii, ale z drugiej strony jest bardzo nieoczywisty. I część z Was może go od razu pokochać, część z Was nie. Natomiast powiedziałabym tak. Wakacje 2019 to będzie to. Zdecydowanie. No po prostu kochałam i nadal kocham spryskiwać moje ciało tym zapachem. Pytałyście mnie, czy on się długo utrzymuje na skórze, bo to jest woda zapachowa. I powiem Wam, że tak. Nie wiem, jakby się zachowywały perfumy, ale ta woda zapachowa naprawdę bardzo długo utrzymuje się na skórze. Nie wiem, ja nie spryskuję nią ubrań, więc nie wiem, jak ona na tych ubraniach się zachowuje, ale właśnie na skórze tak, na lato tak, na upały idealny. Polecam Wam, w przyszłym roku, jeśli będziecie czegoś fajnego szukać, to zastanówcie się nad tym zapachem, powąchajcie go, czy też w sklepach stacjonarnych marki Estée Lauder, czy być może w Douglasie lub w Sephorze, bo wiem, że niekoniecznie zawsze jest on tam dostępny, ale ten zapach. To byłam ja, jeśli chodzi właśnie o lato 2019. No słuchajcie, ten film to będą same zachwyty, no ale w końcu rozmawiamy o hitach kosmetycznych. No i teraz pokażę Wam filtry, bo oczywiście okres letni nie może zabraknąć w pielęgnacji twarzy, czy skóry ciała, czy też włosów, filtrów. Filtrów z wysokim SPF 50. No i powiem Wam, że przez ostatnie tak naprawdę 4 miesiące, bo nie tylko lipiec i sierpień, ale ostatnie 4 miesiące testowałam bardzo dużo filtrów i one u mnie po prostu znikają, rozpływają się. I na pewno taką marką, która wywołała u mnie ogromny wow, jeśli chodzi o filtry, będzie Caudalie. Caudalie seria słoneczna. Ja tutaj mam akurat przed sobą opakowanie mleczka w sprayu z SPF 30, dlatego że zostało mi go mniej więcej tyle, jak patrzę tak pod światło, mniej więcej tyle i chcę go już zużyć do końca, ale przetestowałam olejek suchy, przetestowałam dwie wersje dostępne, jeśli chodzi o twarz i powiem Wam, wow, świetne składy, bardzo fajne działanie, zero jakiegokolwiek zapchania, podrażnienia, czegokolwiek, naprawdę świetna seria i jestem przekonana, że w przyszłym roku, jeśli chodzi o przyszłoroczne wakacje, na pewno do tych preparatów wrócę. Podoba mi się filozofia stworzenia ich przez markę, czyli to, że nie szkodzimy środowisku, nie wpływamy na rafy koralowe, nie wpływamy też na naszą skórę, nie działamy filtrami, które gdzieś tam przedostają się do naszego organizmu, coś może się dziać. Bardzo mi się to podoba i cieszę się, że marka stworzyła tak fajne produkty. Także jeśli szukacie dobrych filtrów, to ja Wam zdecydowanie polecam właśnie tę słoneczną linię marki Caudalie, ale jeszcze jeden preparat, który u mnie świetnie się sprawdził, a mianowicie tutaj mamy już taką bardziej profesjonalną półkę, markę Mezoesthetic i to jest mgiełka. Mgiełka, którą można spryskiwać twarz, ciało, również włosy, która ma bardzo duże spektrum
zastosowania, bo mamy tutaj filtr SPF 50+, ale działamy na UVA, UVB, HEF i R. Świetny, świetny preparat, chociaż, no właśnie, trzeba z nim uważać, jeśli chodzi o zastosowanie, bo musicie spryskiwać na przykład twarz z odpowiedniej odległości. Jeśli zrobicie to za blisko, to wtedy poczujecie taką lekką, tłustą warstwę na skórze. Fajna ze względu na to, że można ją dokładać na makijaż, można ją stosować w ciągu dnia. Wersja w sprayu też bardzo do mnie przemawia i powiem Wam więcej, w takie bardzo nasłonecznione dni moich wakacji, kiedy na przykład byliśmy w Sopocie, spryskiwałam sobie tą mgiełką twarz i dekolt, których absolutnie nie opalam i naprawdę nie było mowy o jakimkolwiek zaczerwienieniu, podrażnieniu, w ogóle te strefy totalnie mi się nie opaliły. Także świetny preparat. Wiem, że marka Mezo Aesthetic ma też dostępne inne filtry, także rozejrzyjcie się, jeśli czegoś takiego szukacie. A jeśli jeszcze nie znacie marki Mezo Aesthetic, to mogę Wam tutaj tak troszeczkę Was naprowadzić, że jest to marka, która jest znana z zabiegu Cosmelan. Pewnie część z Was słyszało na temat zastosowania wysokich stężeń kwasów na skórę, tych peelingów takich złuszczających, Cosmelan, działających przede wszystkim na przebarwienia. Jest to jeden z najlepszych zabiegów działających na przebarwienia, ale dobra, dzisiaj nie będę się na ten temat rozwodzić. Natomiast właśnie filtry Caudalie Mezo Aesthetic, ta właśnie mgiełka, świetne, godne polecenia preparaty. No dobrze, kochani, zbliżamy się już do końca i teraz pokażę Wam coś, co już też znacie z mojego kanału, z moich filmów. Samarite. Samarite Divine Elixir do stosowania na twarz i pod oczy. Esencja, serum, mogłabym tak powiedzieć, preparat, który zawiera w swoim składzie aż 26 naturalnych ekstraktów i nie posiada żadnych olejków. 96% naturalnych składników. Coś, co ratowało moją skórę w największe upały. Słuchajcie, w tym roku lato naprawdę można by było powiedzieć, że nas dopieściło i mieliśmy makabrycznie wysokie temperatury. A kiedy jest tak wysoka temperatura, to powiem Wam szczerze, że moja mieszana skóra, jeszcze do tego wrażliwa, nie za dobrze przyjmuje ciężką pielęgnację, ale też te wszystkie etapy pielęgnacji, które uwielbiam stosować. I ten kosmetyk mnie po prostu ratował, bo mamy tutaj kompleksowe działanie. Z jednej strony wielką, ogromną ilość substancji aktywnych, które będą działały na różnych poziomach na naszej skórze. Z drugiej strony bardzo lekką, przyjemną konsystencję, która przez to, że bardzo fajnie się też wchłania, nie pozostawia takiej lepkiej warstwy na naszej skórze i w te największe upały, w te najbardziej wysokie temperatury, to jest, słuchajcie, zbawienie. Ten kosmetyk zastąpił mi praktycznie serum, jakiekolwiek inne, zastąpił mi kremy nawilżające. Moja skóra była po nim przepięknie miękka, wygładzona, nawilżona. Kiedy stosowałam go w wieczornej pielęgnacji, rano widziałam, że ta skóra jest taka zdrowa, rozświetlona. Kiedy stosowałam go rano, fajnie łączył się z filtrem, fajnie łączył się z kremem, który nakładałam, jeśli chodzi o makijaż. Naprawdę świetny kosmetyk. Nie jest tani, ale ma ogromną pojemność. Mamy tutaj w tej buteleczce, słuchajcie, aż 150 ml. Ja nawet nie doszłam do połowy, bo wystarczyła odrobina tego preparatu, żeby go zaaplikować na twarz, szyję czy na dekolt i będę go zużywać przez najbliższe miesiące. Muszę go zużyć, bo on ma też krótki termin przydatności, a mianowicie 6 miesięcy, a jest go tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc jeśli czegoś fajnego szukacie, co zastąpi Wam tak naprawdę wiele etapów pielęgnacji, chcecie zainwestować w dobre serum albo w dobrą esencję, która ma świetny skład, bombę substancji aktywnych, to polecam Wam właśnie Samarite. Naprawdę sprawdzi się przy każdym typie skóry. Myślę, że będzie idealne zarówno dla mieszanej i tłustej, jak też dla suchej, dla naczyniowej. Świetny hit, hitów pielęgnacyjnych mojej twarzy tego lata. No dobrze, kochani. Kończmy, bo za dużo tego, tych kosmetyków. Coś, co podbiło moje serce, jeśli chodzi o
lato 2019 w makijażu. I nie pokażę Wam tak naprawdę żadnego nowego produktu, nie pokażę Wam czegoś, co jest, nie wiem, jakiejś paletki, bronzerów, tuszy do rzęs i całej reszty. Nie, pokażę Wam to, a mianowicie krem CCC od Yonel z SPF 50, ochrona UVA, UVB. Świetny, świetny preparat. I on tak naprawdę bardzo często w takim, takiej codziennej pielęgnacji, czy codziennym makijażu zastąpił mi wszelkie podkłady. Zużyłam go już praktycznie całkowicie. Kosmetyk, który można dokładać w ciągu dnia, plus ta wysoka, wysoka ochrona, pięknie wyrównuje koloryt mojej skóry. Zresztą praktycznie, słuchajcie, we wszystkich filmach, jeśli chodzi o lato, miałam go na mojej skórze. Tak. Nie stosowałam, bardzo rzadko mi się to zdarzało, że nakładałam do nagrywania jakikolwiek podkład. A ten krem absolutnie na tak. Zero zapychania porów. Lekki, chociaż bardzo fajnej kremowej konsystencji. Super rozprowadza się na skórze. Chociaż z drugiej strony mógłby mieć większą kolorystykę. Dostępne są w sprzedaży dwa odcienie. Ja posiadam ten ciemniejszy, dwójeczkę, czyli skórę muśniętą słońcem. Ale nie bywały takie, słuchajcie, momenty, że wydawał mi się on zdecydowanie za jasny. Więc fajnie by było, żeby w przyszłym roku, być może, nie wiem, bardzo bym sobie tego życzyła. Marka Yonel wypuściła nieco ciemniejszą tonację, ale też nieco jaśniejszą tonację dla dziewczyn, które są takimi naprawdę bladziuszkami. Także tak, mój makijaż w upalne dni, też takie zwykłe dni, do nagrywania filmów, krem CCC od Yonel, właśnie ta seria Metamorphosis, wysoka protekcja, wysoka ochrona, świetne działanie, przepięknie wygląda na skórze. Gorąco Wam polecam i myślę, że to też jest taki kosmetyk, który spokojnie możecie stosować przez cały rok. Nie tylko w okresie wakacyjnym, ale przez cały rok. Bo tutaj mamy nie dość, że takie działanie lekko pielęgnujące, bo bardzo fajne substancje aktywne, to jeszcze mamy działanie koloryzujące, czyli coś w makijażu. No i tak, dobrnęliśmy do końca dzisiejszego filmu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze hity, jeśli chodzi o lato 2019. Jakie kosmetyki sprawdziły się u Was najlepiej, co odkryłyście, jakieś nowe perełki itd., itd. Czekam na Wasze komentarze, a my widzimy się już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa! No i tak, czy to się musi zawsze dziać, kiedy ja nagrywam? Jak jakieś ptaki, to ktoś coś robi na dole. Chodź, kocie, kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł? O, to tak jest na kamerze. Ja chyba padnę, po prostu padnę, widzicie to? Jestem w kamerze? Jestem.